Przedstawiam mojego gościa, którym jest dzisiaj Celewan Piotr. Faktycznie przed laty Piotr Celewan nie za bardzo przepadał za wywiadami. Nie ma co się kłócić. Ja jestem pozytywnie nastawiony, bo robisz to, co kochasz, poświęcasz się temu. Jestem uzależniony od wysiłku. Zawsze jest pierwszy ze mną w szatni. Ale on również pierwszy kładzie się do spania i również pierwszy staje. I tak samo jest w sezonie. Nie ma czasu na różne atrakcje, jeśli chodzi o jakieś dyskoteki czy inne tego typu rzeczy. Codziennie praktycznie się bawię w Lego. Jest dośrodkowanie, Celewan 1-0! Ależ ten rzut rożny rozegrali! Jest Celewan i to jest gol dla Śląska Wrocław! Biegnę i trafię czasami w łysą głowę. Mam cudowne wspomnienia, jeśli chodzi o Śląsk Wrocław i to, co osiągnąłem tutaj. Wcześniej zdobyliśmy wicemistrzostwo, więc chcieliśmy to dalej ciągnąć. Wspólnymi siłami osiągnęliśmy ten sukces. Osiągnąłem Mistrzostwo Polski, Puchar Ekstraklasy. Dostałem się do kadry Polski i to nie jest kolejny klub. To jest klub, któremu najwięcej zawdzięczam. Przede wszystkim też chciałbym podziękować kibicom za wsparcie, które okazali. I na tym to sport polega. To jest sport drużynowy. Jednostki nie wygrywają, wygrywa drużyna. Chciałbym znów zdobyć Mistrzostwo Polski ze Śląskiem, ponieważ nie ma nic lepszego, jak cieszyć się na rynku we Wrocławiu razem z kibicami. To było fantastyczne uczucie i chcę to powtórzyć. Gramy dalej. Mam nadzieję, że ten kontrakt dalej będzie przedłużony. Nie tylko o te 2 lata, ale i kolejne, bo nie mam zamiaru skończyć w wieku 37 lat grać.